w tej celi na komendzie. Od razu się zorientowałam, tak, młoda dziewczyna, no i dwie takie panie. No to ta młoda dziewczyna, się zorientowałam, że to jest nasza, a te dwie panie, no to wiadomych, prawda, zawodów, ale one były wobec, właściwie to one wobec nas, te dwie panie, były no, przyzwoite, znaczy nic. No. W Lublińcu wobec nas były bardzo niedobre te więźniarki kryminalne. I tu muszę prawda, zacytować dosłownie, bo one nas wyzywały od kurew solidarnościowych. No. Bardzo obrzydliwy był pan, który, to na pewno nie był naczelnik więzienia, ale jeden z funkcjonariuszy więziennych, który, prawda, jak nas tam przywieźli, znaczy tą młodą dziewczynę, to Ola Cieślińska taka, prawda, z takiego instytutu, prawda, w Gliwicach, która zresztą do końca ze mną była, prawda, internowana, potem, prawda, i w Darlówku, i w Goldapie, i razemśmy wyszły. No więc bardzo był nieprzyjemny ten dyżurny jakiś tam, prawda, no, może szef oddziału, prawda. No, no ale znalazłam się w sześcioosobowej celi. To były, oni tam nas nie dawali do kryminalistek. To był jedyny plus, bo myśmy były, prawda, wszystkie, prawda, no, były dwie panie z tego Zabrza, była taka młoda dziewczyna, taka Iwona z Częstochowy i Anka Reterska też z Częstochowy, bo to wtedy było, prawda, no tak regionalnie, no. No, ale cela czysta, prawda. Ola się znalazła w innej celi, prawda? Ta Ola, która ze mną była, prawda, tam na komendzie, w innej celi. A ja, ponieważ mnie internował nie esbek, tylko milicjant, i on mi kazał wziąć dużo ciepłych rzeczy. W związku z tym, lekarz mi nie dał, bo nie mógł. No nie mógł. Natomiast ja miałam kilka swetrów, jakieś takie ciepłe rzeczy. Jak ja to wyładowałam, to od razu i internowana, one były z 13 grudnia, ja nie. To zorientowałam się, że mają mnie po prostu za wtykę. Że mają mnie za wtykę. Tam, jak na kryminał, to tam były dobre warunki, bo było tak czysto było. Jedzenie wcale nie było gorsze niż na wolności, bo wtedy przecież nie było co jeść na wolności, więc tak, no. Było czysto. Z tych funkcjonariuszy
takich, którzy do nas tam przychodzili, no to przychodziły już kobiety potem, prawda? To jedna, nie wiem czy udawała, czy nie, to powiedziała, że gdyby pracowała w innym zakładzie, to pewnie też byłaby w Solidarności, prawda? No. W Lublińcu byłam 6 tygodni. 6 tygodni. Po 6 tygodniach, jak nas wywozili z sukami, nie wiem, suka to taka buda, prawda? Okna tak zakratowane oczywiście. Oczywiście nie powiedzieli, gdzie nas wywożą. Myśmy tak się tylko po... Jak trochę było, prawda, słońca, to myśmy się tak orientowały, że po słońcu w jakim kierunku, więc widziałyśmy, że gdzieś jedziemy gdzieś na północ. No i wtedy ta ekipa, która nas wiozła, to już było z ONO. No. Tam jedna koleżanka z sąsiedniej celi bardzo źle znosiła w ogóle internowanie. Już wcześniej znosiła źle internowanie. To taki syndrom podobno jest. Ona tak siedziała i tak tylko... No. I zobowiec się zorientował i powiedział, że na końcu kulka w łeb. No. Zawieźli nas do Dorówka, to jest na północy nad morzem. Morza żeby nie widziały, nie panowie jednego. I to był obóz kodokacyjny. Aha, myśmy wcześniej jeszcze będąc w cali, myśmy wysłuchali, że my w ośrodkach Urban mówił, Urban to był taki rzecznik prasowy rządu. Urban mówił, że kobiety są w domach czasowych. To nas to bardzo, bardzo nas to cieszyło, bardzo nas to bawiło. No więc potem się okazało, dlaczego tak mówił, bo już miały przyjeżdżać jakieś takie inspekcje zagraniczne, Międzynarodowy Czerwony Krzyż i chcieli, prawda, żeby kobiety były w lepszych warunkach pokazowo, więc nas dlatego wieźli tam, ale myśmy nie wiedziały, że faktycznie nas wiozą do ośrodka. To był normalnie w czasach pokoju, to był faktycznie jakiś ośrodek czasowy. I to była koedukacja oprócz kobiet. Czyli tu Śląsk, Zagłębie i Częstochowa i Bielsko, bo też się okazało. Z Bielska kobiety byli jeszcze mężczyźni chorzy z obozów innych, z naszych regionów stara opozycja, jeszcze powojenna, WiN, AK, ale to byli naprawdę staruszkowie tacy o laseczkach. To ja w tej chwili młodzieńcem jestem, znaczy fizycznie, prawda, psychicznie może nie bardzo, prawda? Tak, to byli po prostu bardzo schorowani, starzy ludzie. No. No tam to już, prawda, ten obóz prowadzili, prawda, no to wojsko, nie wojsko, no ZOMO po prostu, no SBC prowadziła ten obóz, no tam już, no.
No oczywiście były rewizje. Oczywiście warunki nie były takie jak dla czasowiczów, prawda, bo tam było zagęszczenie, no ale... ale znacznie lepszy standard był niż w Lublińcu. Natomiast myśmy i tak miały... Te, które były w Lublińcu, to myśmy miały o wiele lepiej... Myśmy jedną noc, ponieważ ten transport dosyć długo trwał jednak, w sumie to prawie dwie doby, to myśmy jedną noc spędziły w Sosnowcu, w kryminale i myśmy tam wiedziały, w jakich warunkach są nasze koleżanki. Bo myśmy dostały cele, gdzie było robactwo, więc one może tego robactwa nie miały, ale taki był standard, prawda, brudu i wilgoci, tak to wyglądało. Natomiast tam w Darłówku, no to było sucho, było ciasno, no ale takie warunki na jakieś, no ludzkie, no rewizje oczywiście bardzo często były, ale no tak. Mężczyźni zostali, zresztą ja tego nie wiem po prostu, bo nazwy wieźni, prawda, 2 marca do Goldapi część, ja byłam w tej grupie, która wyjechała do Goldapi, prawda, ale to była nie, mała część. Na pewno tam potem przyjechali, prawda, z Czerwonego Krzyża Międzynarodowego, ale ja po prostu chyba nie dopytałam, a nie byłam przy tym, prawda. Bo myśmy przyjechały 2 marca właśnie do Goldapi. A myśmy były pewne, ponieważ jedziemy na wschód, że to jest ta wybrana grupa takich fajnych, których właśnie wywiozą do Rusów, prawda. Więc jak nas przywieźli do Goldapi, tutaj, to w nocy było, znaczy, bo wtedy trudno, była zima, więc wcześniej była noc, a nas tutaj takie solidarnościowe śpiewy wytają, bo dziewczyny się dowiedziały od obsługi, bo to ta obsługa w kuchniach i tak dalej, to były miejscowe kobitki, prawda, z tego i prawda, że ten, no więc nas przywitały solidarnościowymi śpiewami, no. Także widziałyśmy tego. To był zupełnie inny obóz, to był w ogóle obóz, to był kompletnie, bo tam jednak, tam był, w Darłuku to prawda, był rygor i to rządziła tym esbecja, prawda, to też rządziła esbecja, ale tu esbecja całe noce piła, więc esbecja musiała odespać. W związku z tym, w Goldapi, no to tam była pełna wolność. Rewizje były, ale co to za rewizja? Co to za rewizje były? Myśmy tam miały biuletyn swój, prawda? I to było tak, jak już te przyjrzały się nam, że my jesteśmy, prawda, w porządku, a one nie wiedziały. Reszta Polski nie wiedziała, co się dzieje, prawda, czy nas wszystkich wymordowali, jak wuj, prawda, tego. One nie wiedziały, co się dzieje z kobietami, więc jak nas przywieźli, dopiero one się dowiedziały, prawda, że myśmy też siedziały, ale gdzie, prawda. No więc jak się nam przyjrzały, że te swetry w Lublińcu, to ja rozdawałam, one przyjęły, chociaż miały mnie za wtykę, ale bo tam były wzięte niektóre, te, które przez esbeków, tak jak stały, prawda? Więc jak były w bieliźnie, to je wzięli w bieliźnie, prawda? A tam jakieś swetry ciepłe obuwie, no to oczywiście, prawda, nie miały niczego takiego. No. W Darłówku już były odwiedziny, bo w Lublińcu
To może pod koniec, chyba nie. W Darówku były odwiedziny, no w Goldapie były raz w miesiącu odwiedziny. No. No. Zbycja piła, myśmy miały swój biuletyn. Tak. Jak dziewczyny z Mazowsza się zorientowały, że my jesteśmy w porządku, to właśnie tej Oli Cieślińskiej i mnie dały klucz od pokoiku jednego, gdzie było radyjko. Zbecja, to się szło późno, prawda, prawie w nocy, Zbecja piła, otwierało się pokój, tam było radyjko, miało się światło ze świeczki i jedna regulowała wolną czy głos, a druga szybko notowała. A pilnowało nas wojsko, bardzo, to byli normalni poborowi, no. I oni byli wobec nas w porządku, oni na pewno widzieli i światełko i tak dalej, ale z tym, że ostrzegali, że mówi, tak, znaleźliśmy, ósmy to jest, któryś tam jak idą, że to jest kabel. Więc oni to byli normalni chłopcy. Myśmy potem, prawda, ponieważ myśmy miały co jeść, prawda, bo nas, prawda, można było odwiedzać, potem przyjeżdżały, prawda, te międzynarodowe ekipy, to myśmy tych chłopaków też, to były bidaki, które tam pewnie chlebem samym, to takim gliniastym, jak za komuny karmili, więc myśmy tym i dawały. No więc ten biuletynik, po prostu to się robiło w czterech egzemplarzach, ponieważ były dwa piętra, cztery skrzydła i się puszczało, więc to na bieżąco to się robiło codziennie, no raz gdzieś tam przy rewizji złapali, no może nie raz. A ja wtedy akurat jak miałam ten biuletyn z tą Olą, robiłyśmy, to ja wtedy byłam w celi, bo potem byłam z Ewką Bierezin z Łodzi, nieżyjącą. Potem taką Zosią Growiec. Ale wcześniej byłam z takimi trzema dziewczynami, były dwie, to były wszystko studentki. Córka Jana Józefa Lipskiego. Tak. I takie dwie Ele z Dolnego Śląska. One chyba były takimi, były chyba internowane, bo one chyba tam społecznie prawdopodobnie były jakiś kolportaż przy zarządzie regionu prowadziły. No. I proszę sobie wyobrazić, no. W każdym razie była kiedyś rewizja. Oni wiedzieli, że gdzieś coś jest, że te, jak złapali ten biuletyn, to wiedzieli, że to musi być z radia. No, ale zrobili wtedy rewizję, u nikogo radia nie znaleźli. I proszę sobie wyobrazić, że w tej celi, bo myśmy to jednak celą nazywały, no bo to myśmy tam przymusowo przecież siedziały, rozebrali w łazience, taki szyb byli. Rozebrali to wszystko, by myśleli, że gdzieś to jest schowane w tym szybie. A to sobie w pokoiku, prawda, było. Nigdy dziewczyny, bo myśmy przecież dopiero były od marca, to byśmy nie wiedziały, jak one doszły do tego klucza. No. No. No cóż, no, wyszłam, jak puszczali już regionami później. Puszczali regionami, więc z Goldapie kobiety wypuszczali 14 lipca. Oni wtedy też wypuścili.